Dzień dobry. Dzisiaj moim gościem jest pan Marcin Witkowski, prowadzący lokalne biuro nieruchomości. Spotykamy się w związku z opublikowaniem opracowanego przez pana raportu na temat nieruchomości, rynku nieruchomości w naszej gminie. Od ilu lat pan taki raport opracowuje? Dziękuję za zaproszenie. Nasz raport powstaje już od 2017 roku, czyli było ich już 14. Co 6 miesięcy ukazuje się raport. Czyli ten ostatni jest 14. A dlaczego co pół roku? Dlatego, że 6 miesięcy to jest taki przedział czasu, który pozwala zobaczyć pewne zjawiska na rynku. Krótszy okres czasu by nie dał nam takiego rozeznania, a 6 miesięcy jest wystarczającym okresem, żeby zobaczyć nowe trendy, nowe zjawiska i móc o nich opowiedzieć. Co się w takim raporcie znajduje? Co państwo badają? Badamy różne segmenty rynku, czyli mieszkania, domy, działki i nieruchomości komercyjne. Ich ceny, zmiany na przestrzeni lat, nowe zjawiska, to co może zainteresować każdego mieszkańca gminy. I proszę powiedzieć tak pokrótce, jakie nieruchomości się w gminie budują? Jeżeli chodzi o klientów indywidualnych, to budują głównie domy wolnostojące, jednorodzinne. Natomiast deweloperzy budują głównie bliźniaki w tej chwili. Natomiast coraz częściej budowane są też mieszkania w blokach. Nasza gmina powoli się przekształca z takiej typowo wiejskiej gminy w gminę przylegającą do dużej aglomeracji, do Poznania, wobec czego coraz więcej bloków też pojawia się u nas w naszych miejscowościach. Mówimy tutaj o tych dużych deweloperach, którzy wielkopowierzchniowe, że tak powiem, areały zagospodarowują. Ale także o takich małych deweloperach, którzy kupują jedną, dwie działki i tam stawiają bliźniaki. Tak, tych małych deweloperów u nas jest dosyć dużo w gminie i oni głównie budują domy dwulokalowe i bliźniacze. Ponieważ prawo na to pozwala. Ponieważ prawo tak, na to pozwala. Okej, a w takim razie co się najlepiej sprzedaje u nas w gminie? W ostatnich 6 miesiącach, o czym jesteśmy w raporcie, najlepiej sprzedawały się te nieruchomości, które kwalifikowały się do tego programu Bezpieczne Kredyty Mieszkaniowe 2%. Proszę go przybliżyć. Czyli był to program, który umożliwiał zakup mieszkań i domów do 800 tysięcy złotych. I był to program skierowany do osób, które jeszcze nigdy nie miały mieszkania. Czyli to była ich pierwsza nieruchomość. Wobec czego na rynek się dosyć mocno rozwarstwił. Mianowicie to, co było tańsze niż 800 tysięcy, to faktycznie się bardzo dobrze sprzedawało. To, co przekraczało ten limit, sprzedawało się dużo wolniej. Także ale sprzedaje się. Sprzedaje się natomiast wolniej. Natomiast boom dotyczy tych najtańszych nieruchomości. Dużo jest takich nieruchomości u nas? Czy deweloperzy znaleźli? Więcej było takich nieruchomości w Poznaniu. Natomiast u nas w gminie, z uwagi na to, że nie mamy aż tak dużo małych, tanich mieszkań, tylko u nas buduje się głównie właśnie domy wolnostojące, bliźniacze i szeregowe, są one droższe z zasady. I ten program aż tutaj tak dużego wzięcia nie miał. Natomiast rzeczywiście te najtańsze bliźniaki, najtańsze domy lokalowe schodziły w ostatnich 6 miesiącach dosyć szybko. Tak, zastanawiałam się, czy deweloperzy zdążyli się właśnie przybranżowić jakby pod ten program. Bo wiadomo, że jak jest okazja na rynku, to trzeba bardzo szybko reagować. Proces inwestycyjny jest dosyć długi. Tak. Od pomysłu, że będziemy coś budować, do momentu, kiedy możemy gotowy dom oddać klientowi, mija czasami 18 miesięcy lub więcej. Więc ten program może nie zaskoczył deweloperów, ale nie mogli się też do niego przystosować. Czyli to, co już było na rynku, ta oferta, po prostu trafiła w ten program, albo nie trafiła. Natomiast dostosowanie miało miejsce po stronie cenowej. Czyli ci, którzy mieli to szczęście, że mieli tanie domy za 690, za 700 tysięcy, podnieśli ceny po to, żeby ten limit do maksimum wykorzystać. Okej, czyli rynek zareagował natychmiast. Tak. Proszę mi powiedzieć, notuje się aktualnie wzrost ilości inwestycji u nas w gminie? Jak pan przez te lata wszystkie szacuje? Jak to jest policzone? Gmina dopiero jest gminą jedną z kilku w Polsce, która notuje tak wysoki dodatni wskaźnik migracji, więc coraz więcej nowych osób się osiedla, więc też ilość inwestycji cały czas rośnie. Przez te kilkanaście lat, kiedy tutaj działamy, obserwujemy ciągły wzrost nowych inwestycji. No tak, w naszej gminie mieszka oficjalnie, już
ponad 30 tysięcy ludzi. Szacuję, że tych ludzi jest jeszcze więcej. Mhm. I szacuje pan, że faktycznie ta gmina nasza jest ciągle tak atrakcyjna i ciągle przyciąga tak wielu nowych ludzi, którzy chcą tutaj mieszkać. Z czego to wynika? To wynika z tego, że rynek pracy w Nowomarce Poznańskiej jest bardzo dobry. Bardzo niskie bezrobocie, zarobki wyższe niż średnia w Polsce. Cały czas przyciągają nowych ludzi do aglomeracji poznańskiej i gmina dopiero jest beneficjentem tej sytuacji z uwagi na dobrą komunikację z Poznaniem, na lasy, na jeziora, na rzeczy, które mamy w naszej gminie dosyć atrakcyjne i też na szeroką ofertę mieszkaniową. To powoduje, że tutaj ludzie chcą mieszkać i się tutaj na stałe osiedlić. I nie odstrasza ich na przykład, że na ulicy nie ma kanalizacji, że droga jest dziurawa, nie ma oświetlonej ulicy? Znaczy, to jest problem wielu gmin pod Poznaniem, nie tylko dopiero. I ludzie na pewno woleliby mieszkać przy ulicy z kanalizacją, z dobrą nawierzchnią, z światłowodem. Natomiast no, kluczowa jest cena. Jeżeli cena jest nieruchomości atrakcyjna, są w stanie przymknąć oko na takie niedogodności. No tak, ale później wystarczy, że chwilę się tutaj zadomowią i już zaczyna się, mówię brzydko, awantura. To prawda, zgadza się. Czy to naprawdę nie ma żadnego znaczenia dla ludzi, że na przykład kupują działkę, która jest, powiedzmy brzydko, na środku jeziora, na terenie podmokłym? No, moim zdaniem to wynika z tego, że ludzie mają swoje marzenia co do nieruchomości, ale mają też ograniczenia finansowe. No tak. I one powodują to, że no nie stać ich na taką nieruchomość, na idealną nieruchomość i muszą z pewnymi, że powiem, z pewnymi minusami się liczyć, że nieruchomość, którą wybiorą, nie będzie aż tak atrakcyjna, tak świetnie położona, jakby sobie tego życzyli. Jaką mam alternatywę? No, ludzie mogą mieszkać załóżmy na działce, która ma pewne wady, bądź mogą mieszkać kątem teściowym, więc to trzeba się tam wyważyć. No tak. Obserwuję ze swojego punktu widzenia, z tego jak tutaj żyję już od kilkunastu lat, że ci duzi deweloperzy dbają jakby o te dodatkowe aspekty. Czyli przygotowując ofertę dla klienta, starają się, możliwe, że ona jest odrobinę droższa, ponieważ klient partycypuje również właśnie w budowie drogi, oświetlenia, placu zabaw, zagospodarowania całej tej przestrzeni, a ci mniejsi deweloperzy tylko i wyłącznie sprzedają albo działki, albo domy. Tak, można mieć takie złudne wrażenie, że oni oferują lepszej jakości produkt, ale tak często nie jest, ponieważ być może deweloperzy mali są lepsi i gorsi. Część z nich faktycznie idzie po najniższej linii oporu, natomiast część faktycznie buduje jakościowo lepiej niż ci duzi. Ponieważ duzi deweloperzy często korzystają na różnych etapach swoich inwestycji z podwykonawców. Raz są lepsi, raz są gorsi. Też słyszeliśmy, że nie tylko mali deweloperzy mieli jakieś wpadki jakościowe, dlatego małych deweloperów nie można wrzucać do innego worka. Uważam, że część z nich buduje faktycznie lepiej niż ci duzi, no i budują gorzej. To tak jak na rynku jest przestrzeń od lepszych do gorszych. Jakie przewiduje pan trendy? Co teraz będzie się u nas budowało dalej, sprzedawało lepiej? Znaczy, w tej chwili mamy, moim zdaniem, aktualne dwa trendy, takie społeczne, które mówimy dopiero, czyli właśnie to, że jesteśmy przeciwieństwem w Polsce. W Polsce mamy sytuację, że wymieramy tak naprawdę. Ilość zgonów i urodzeń coraz bardziej się rozjeżdża. Natomiast w gminie dopiero jesteśmy taką zieloną wyspą pod tym względem. Tu coraz więcej ludzi się jednak sprowadza, więc ten trend jest tutaj wyjątkowy. Ale nie jest to i tak aż tak gigantyczny trend jak kilka lat temu. Zgadza się, to troszeczkę się zmniejszyło. Natomiast musimy też patrzeć przez pryzmat tego, kto kupuje nieruchomości. Kiedyś mieliśmy rodziny wielopokoleniowe, natomiast dzisiaj z uwagi na to, że dużo osób się rozstaje, mamy coraz więcej małych gospodarstw domowych, czyli troszkę ludzie się rozwodzą i zamiast jednego dużego mieszkania, potrzebne są dwa mniejsze mieszkania. Więc z punktu widzenia rynku nieruchomości, oba te trendy powodują cały czas wzrost. Ja jeszcze zauważyłam, że młodzi ludzie sprowadzają tutaj swoich rodziców z Polski. Zgadza się, tak. Też to zauważyliśmy.
Kilka lat temu prowadziłam takie warsztaty dla mam z małymi dziećmi. To była jeszcze era przedżłobkowa w naszej gminie. Wtedy nie było żadnego żłobka u nas. I spotykałyśmy się z dziewczynami i robiłam badania, takie pytanie, skąd jesteś? Wychodziło mi tak mniej więcej, że 95% dziewczyn była z Polski, gdziekolwiek. I to nie jest tak, że to Poznań, to była mniejszość, Poznań i okolice, albo nawet Wielkopolska, ale zdarzały się dziewczyny z Mazur, spod Rzeszowa, z różnych miejsc. I wydaje mi się, że akurat struktura tutaj naszej gminy i te osoby, które się sprowadzają, to jest właściwie pół Polski. Zgadza się, mamy mieszkańców z całej Polski. Aha. Fakt, że najwięcej jest to są osoby z Wielkopolski, które trafiły do Poznania na studia i potem tutaj zamieszkały. Natomiast często potem tak, te osoby ściągają połówki z różnych miejsc, czasami z końca Polski. Także tak, i z tymi rodzicami rzeczywiście też jest, jak pani mówi, dużo osób ściąga swoich rodziców, dlatego dużym zainteresowaniem cieszą się mieszkania np. parterowe, bo one są wygodne i gdy ma się małe dziecko i wózek, jak i potem to mieszkanie jest wygodne dla rodziców, czyli nie muszą chodzić po schodach. Także widać tą zmianę w naszej gminie, że kiedyś była Dąbrówka, była miastem samych 30-latków z małymi dziećmi. Tak. W tej chwili widać na ulicach więcej młodzieży, już nastolatków, a również widać coraz więcej siły głów w naszej miejscowości, więc ta demografia się cały czas zmieni. A szacuje pan, że to właśnie te trendy będą się rozwijały dalej, czy coś nowego może się u nas pojawić jeszcze? No, ciężko mi powiedzieć, powiem szczerze, ciężko prognozować, bo życie jest takie dynamiczne, że czasami dzisiaj rozmawiając byśmy sobie nie wyobrażali 5 lat wcześniej, że będą takie rzeczy jak pandemia, czy wojna, czy jeszcze nie wiadomo co. Dlatego życie niesie wiele niespodzianek. No, wydaje mi się, że gmina raczej będzie się cały czas rozwijać w tym samym kierunku. Jedną taką rzeczą, która powoli się zmienia, to od czasu wybudowania trasy S11 ta gmina idzie w kierunku tego, co widzimy w Tarnowie Podgórnym, czyli staje się gminą bardziej inwestycyjną, komercyjną, przemysłową, magazynową. Tak, no, dla gminy to jest lepsze, bo ma więcej podatków, natomiast wiele osób, które tu mieszkają i głównie liczyły na naturę, lasy, ciszę i tak dalej, no, narzeka na większe uciążenie do tych magazynów, większego w ogóle. No tak, ale te strefy mieszkaniowa i inwestycyjna jednak są w jakiś sposób oddzielone chociażby tą ESKO, na ten moment przynajmniej. Zgadza się. I chociaż, no tak, Skórzewo jest dalej, to nie, ale przynajmniej Dąbrówka i te tereny inwestycyjne koło S11. Czy ten ruch samochodowy tych firm faktycznie tak mocno oddziaływuje na przykład na Skórzewo czy Dąbrówkę? Czy oni faktycznie mają te swoje fabryki, no może nie fabryki, bo to tutaj chyba nie wolno fabryk akurat stawiać, ale magazyny i od razu kierują się na S11? No mamy dwa węzły, które obsługują nasze gminy, czyli węzeł Dąbrówka i węzeł Nabuchowski, węzeł Łowica. No i jeszcze Konarzewo. I jeszcze Konarzewo, tak, na pewno rację. One dosyć dobrze odbierają ten cały ruch z tych magazynów wzdłuż do trasy S11, więc to nie jest aż tak moim zdaniem uciążliwe. No musimy być świadomi tego, że trasa S11 wpływa akustycznie na gminy i tereny, które są przyległe. A to jest rada tak samo. Dokładnie tak. Natomiast ja tu mieszkam już tak długo, że pamiętam, jak nie było ESKI. I trzeba sobie pomyśleć, co jest lepsze. Czy gdyby tej ESKI nie było i było trochę ciszej, ale stało się w korkach, jadąc tylko przez Skórzewo czy przez Plewiska do Poznania, czy lepiej, że ta ESKA jest, można z niej korzystać, a generuje jakiś szum. No, coś za coś niestety. Tak samo jak z pociągiem. Możemy nim wygodnie dojeżdżać do Poznania, ale jak zatrąbi, to wszyscy słyszą. Wszyscy się buzą, tak. Wróćmy jeszcze na sekundkę do tych mieszkań i domów. Czy jest bardziej właśnie trend, że ludzie kupują dla siebie, czy inwestycyjnie, czyli wynajem? Czy u nas jest w ogóle rynek najmu nieruchomości mocno rozwinięty? Bardzo różnie. Oczywiście mieszkania są kupowane też na wynajem, natomiast większość mieszkańców gminy dopiero mieszka w swoich mieszkaniach i większość zakupów jest na własne cele. Często jest tak, że na inwestycje w gminie Dopiewo, z uwagi na jej taki wiejski charakter, wybierają się działki budowlane. Czyli to działki są bardziej lokatą kapitału niż mieszkania.
Z uwagi na to, że dawniej działki były znacznie tańsze niż mieszkania i łatwiej było taką inwestycję poczynić, mieszkania często są zostawiane sobie i są wynajmowane, ponieważ ktoś załóżmy kupował kiedyś mieszkanie trzypokojowe, potem po kilku latach przeniósł się do, załóżmy do bliźniaka, a to mieszkanie sobie zostawił właśnie jako lokatę kapitału, którą wynajmuje. Także to jest dosyć częsta sytuacja. I te mieszkania załóżmy przez kilka lat mogą być wynajmowane, czyli być traktowane jako lokata kapitału czy inwestycja. Natomiast załóżmy minie 10 lat i załóżmy ci ludzie potem ściągają swoich rodziców. Tak. To mieszkanie ponownie jest wykorzystywane na swoje potrzeby. A trend przenoszenia się i wracania do miasta dotyczy już nas? Zaczyna nas dotyczyć, natomiast w Gdyni dopiero ta struktura wiekowa jest dosyć młoda, czyli dużo młodych ludzi tutaj mieszka i cały czas przenoszą się młodzi ludzie, którzy dopiero co założyli swoje rodziny, mają małe dzieci bądź dorastające dzieci i ten powrót do miasta zacznie być widoczny bardziej wtedy, kiedy będziemy widzieć, że nasi mieszkańcy odczuwają syndrom pustego gniazda. Czyli właśnie dzieci ją odchowają i już nie będzie im potrzebny taki tak, dom. Dokładnie ten dom za duży, będzie stał pusty i będą woleli wrócić do, tak. do miasta. Myślę, że gdzieś za 50 lat ten trend zacznie być widoczny. Myślę, że pierwsi mieszkańcy, którzy tu się wprowadzili 15 lat temu, mają już dzieci w liceum. I za chwilę te dzieci pójdą na studia i będą sami. Więc być może wtedy faktycznie ten trend zacznie być widoczny. Mamy dopiero pierwsze, że powiem, przebłyski tego trendu. Jeszcze niewidoczne, ale to faktycznie może tak się wydarzyć. Jeszcze nie mam znajomych w tym wieku, bo jestem właśnie na etapie liceum, więc jeszcze kilka lat, ale jak słucham moich dzieci, to nie będą chcieli tutaj mieszkać. To jest atrakcyjne miejsce dla młodych ludzi, takich bardzo młodych. Ja sam mam 15-letnią córkę i powiem szczerze, od kiedy zaczęła dojeżdżać do Poznania, no to widzę, że ta gmina jest fajna, żeby tu spokojnie zamieszkać, spokojnie się uczyć. Natomiast dla młodzieży nie wiem, czy to jest aż tak duża atrakcyjna rzecz jak w Poznaniu. Młodzież ciągnie do dużych miast. Nie wcale. No, a to tak chyba jest w tych podmiejskich, że powiem, gminach, że one są sypialniami. No, skąd ta nazwa się wzięła, a młodzież raczej przebywa tam, gdzie się więcej dzieje. Zauważyłam, że jest bardzo duża oferta dla dzieci wczesna podstawówka. I to jest full zajęć dodatkowych, rozwijających, no po prostu do wyboru, do koloru. Późna podstawówka, czyli tak 6-8, dzieciaki są w ogóle niezagospodarowane. Jedyna oferta moim zdaniem to jest ewentualnie jakiś sport i kluby sportowe. A dzieciaki, które chodzą do szkoły średniej, już swoje życie prowadzą w Poznaniu. I dla nich już właściwie nie ma tutaj nic. Tak może być. To wynika chyba z tego, mojej obserwacji, że po prostu dzieci idą do liceum, no to mają znajomych z Poznania głównie, bądź nie tylko z naszej gminy. Jak były w podstawówce w naszej gminie, no to miały tutaj krąg swoich znajomych i tutaj częściej wolało przebywać. W naszej gminie nie ma liceum. Ani jednej szkoły średniej. Dokładnie, więc wszystkie towarzyskie rzeczy prowadzą w Poznaniu. Jak znowu patrzę właśnie na mojego starszego syna, który do domu faktycznie przychodzi tylko spać i zjeść. Nie no, trochę przesadzam, ale faktycznie całe życie towarzyskie prowadzi w Poznaniu. I to się będzie nasilać, jak dzieci pójdą na studia, to w ogóle mogą z tej gminy zniknąć na stałe. No to jeszcze pomówmy chwilę o tych inwestycjach komercyjnych. Czy uważa Pan, że tutaj gmina ma potencjał, że tu się będzie rozwijało, że będziemy dalej sprowadzać inwestorów? Wydaje mi się, że tak. Dzięki Esce no, widzimy, jak to mocno blokowało te tereny, które są przeznaczone na... Stosunkowo niewiele mamy ich u nas. Stosunkowo niewiele, bo to wynika z tego, że tak nieszczęśliwie, bo szczęśliwie to zależy do ceny, w gminie dopiero nie ma żadnego węzła na autostradzie. Dlatego ta Eska, która się pojawiła z tymi swoimi trzema węzłami, spowodowała, że tutaj można było takie inwestycje zacząć lokalizować. Także no, widzę, że to się cały czas rozwija, tych magazynów powstaje coraz więcej. W czasie pandemii wiele firm przeniosło działalność do internetu, więc potrzebuje magazynu po to, żeby wysyłać towar dalej. Czyli wielki logistyka. Magazyn impostu na przykład w naszej gminie. Tak. Także no, logistyka sprawia, że tych inwestycji jest coraz więcej. Ale również pojawiają się inwestycje, które wynikają z rozrostu ilości ludności w naszej gminie.
są to takie zwane inwestycje społeczne, czyli dyskonty, apteki, centra zdrowia, inne usługi, które są potrzebne do wspomagania funkcji mieszkaniowej. Im więcej mieszkańców, tym więcej biznesu ma szansę się utrzymać. Tak, ale tak naprawdę największe podatki są jednak z tych wielkopowierzchniowych obiektów. Tak, gmina Tarna Podgórna z uwagi na swoje położenie przy trasie 92, no, te podatki już uzyskuje od 20 lat czy dłużej i to widzimy, jak się przełożyło na zamożność tamtej gminy. Mam nadzieję, że nas też to czeka. Tak, tylko że oni zaczęli dużo wcześniej myśleć o tym, tak, w jaki sposób przyciągnąć tych inwestorów, a u nas choćby wspomniany ten teren inwestycyjny przez 11 ma dopiero kilkanaście lat. Wcześniej te tereny były wyłącznie rolnicze i jak kiedyś obserwowałam i słuchałam obrad Rady Gminy, to radni w ogóle nie byli skłonni, żeby te tereny przekształcać. I wręcz był opór z ich strony, żeby niektóre tereny przekształcać w AG. Miejmy nadzieję, że to się zmieniło albo zmieni niebawem. Także... No, moim zdaniem najważniejsze jest, aby gmina miała rozwój zrównoważony, czyli żeby dobrze balansować między wygodnym życiem mieszkańców, a rozwojem nieruchomości komercyjnych. Trzeba tutaj znaleźć balans, nie jest to łatwe, no ale wydaje mi się, że to jest kierunek, do którego trzeba dążyć, żeby jedno nie przeszkadzało drugiemu. I uważa pan, że nasza gmina jeszcze nie jest nasycona w tej materii? Uważam, że nie. Gmina dopiero ma dalszy potencjał wzrostu. Z uwagi na to, że jak spojrzymy na studium gminy, czy na plany zagospodarowania, które są uchwalone, tak, widzimy, jak wiele terenów mieszkaniowych czy komercyjnych w ogóle nie jest jeszcze uruchomione inwestycyjnie. Widzimy też wiele terenów podzielonych na działki, które nie są w ogóle jeszcze zabudowane, więc de facto, aby te wszystkie wolne przestrzenie, które można wykorzystać, zliczyć, no to tu byśmy mogli mówić o bardzo dużym jeszcze rozwoju. No tak, bo przecież sama leśna polana w Dopiewcu to łącznie jest 110 hektarów. Tak, także ja myślę, że tak. Ja myślę, że to może być podwojenie ilości mieszkańców naszej gminy. A to powiem szczerze. Albo inaczej, będzie tam mieszkała połowa ludzi z tej gminy zaraz. Może tak się zdarzyć, ale to powiem szczerze, że może nie zaraz. W każdej gminie po Poznaniu jest podobne. To nie jesteśmy jakimś wyjątkiem. A jak wypadamy na tle innych gmin ościennych? Co czy są podobne trendy? Podobnie się to wszystko układa? Znaczy, zakładam, że najwięcej mieszkańców jest jednak u nas i chyba w Komornikach tak te trendy idą. Ja się specjalizuję w gminie Dopiewo będę się wypowiadał na ten temat. No inne gminy mają dosyć podobną sytuację. Komorniki mają również mieszkaniówkę i dużo komercyjnych nieruchomości. Tak na bo tak samo. Inną gminą jest na przykład Lubań czy Swarzyn, ale mają bardziej miejski charakter, bardziej wiejski. A Bóg znowu bardziej rolniczy, chociaż tam też są fajne tereny inwestycyjne. Tak, no, każda gmina ma swoją specyfikę, natomiast nie odbiegamy jakoś tak bardzo w którymś kierunku od naszych sąsiadów. Czyli co nas czeka? To samo, tylko że bardziej. Pewnie tak. Pewnie tak. Dobrze, bardzo dziękuję. Również dziękuję. Zapraszamy do oglądania